Mobbing kobiet to temat, z którym borykamy się nie od dzisiejszego dnia. Protesty na ulicach w ramach walki o prawa kobiet i nieustająca walka trochę z wiatrakami, bo ten mobbing jakby nie ustaje na swojej sile. I tutaj pojawia się pani Alicja Wiśniewska z Rady Miasta Opola, której los kobiet nie jest obojętny. Dzień dobry. Dzień dobry. Dużo zmian właściwie zaczęła pani wprowadzać i w imię walki o prawa kobiet. Co w tej kwestii się dzieje? W tej kwestii to takim najważniejszym też zadaniem wspólnie z panią radną Anną Tabisz powołałyśmy komisję do spraw równouprawnienia kobiet w Opolu. Jest to komisja doraźna, czyli ona ma swoje określone cele i my po wypełnieniu, po zrealizowaniu tych celów zakończymy działania tej komisji. Natomiast jest to właśnie taka przestrzeń, do której zaprosiłyśmy inne radne do takiego tworzenia, badania problemów, a przede wszystkim ich rozwiązywania tutaj w naszej skali gminnej. Jakie to problemy i skąd taka inicjatywa akurat teraz? Jeżeli chodzi o te nasze cele, czyli o te rzeczy, które już wpisałyśmy, powiedzmy ten nasz plan pracy, to właśnie jest zbadanie tego, jak kobietom, bo kobieta też pełni wiele funkcji w społeczeństwie, pracuje się w spółkach miejskich, pracuje się w jednostkach organizacyjnych, więc to będziemy badać. Chcemy, żeby powstały takie dobre praktyki, taki kodeks czy takie zalecenia dobrych praktyk, jak stosować, jak wspierać te kobiety i w miejscu pracy, i ogólnie w życiu społecznym, tam gdzie widzimy te punkty zapalne, więc to też będzie jakiś obszar pracy, nad którym będziemy pracować. Kolejną kwestią jest oczywiście apel i tutaj to wychodzi poza granice naszych kompetencji, ale chcemy wnieść apel do ustawodawcy dotyczący tego, żeby przy ślubowaniu kobiety, które są radnymi, mogły w ogóle powiedzieć słowo radna i żeby to ślubowanie w ogóle było tym sposobem prawomocne. Mamy jeszcze wpisane działania w naszej komisji, które prowadzą do rozwoju Centrum Praw Kobiet, ale nie centrum jako miejsca, właśnie to było przedmiotem dyskusji, ale jako sieci ludzi, jako sieci działań rzeczniczych, jako sieci też inicjatyw, które będą wzmacniać i tak empower women, ale też pomogą na to, żeby stworzyła się nowa przestrzeń i takie nowe grupy, które gdzieś wspierają się. Oczywiście to jest wszystko ponad podziałami politycznymi i też w takim duchu po prostu łączenia i uświadamiania kobiet o ich prawach, bo to jest bardzo ważne. A czy macie już pomysły na to, jak wspierać te kobiety i czy można do was się zgłosić też my, kobiety, możemy się zgłosić z różnymi właśnie problemami, sprawami związanymi z tym takim czasami nieadekwatnym traktowaniem nas w stosunku do umiejętności, które posiadamy i stanowisk, które zajmujemy. O tym właśnie rozmawialiśmy na pierwszym posiedzeniu. Jeżeli chodzi o formę zgłaszania się, to oczywiście zachęcamy do radnych. To jest forma dyżuru radnej, która też funkcjonuje stale i zachęcamy do tego. Natomiast jeżeli są to sprawy, które są stricte już przestępstwem albo powinny być badane przez organy ścigania, no to oczywiście do tych organów, do tych właściwych miejsc. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że jeżeli chodzi o nasz plan pracy, który też już tworzy się i został wypracowany, no to przede wszystkim stworzymy rekomendacje do jakby programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, poddając pod dyskusję to, czy właśnie takie zadanie z tematu tworzenia Centrum Praw Kobiet może się pojawić. W tym programie będziemy też chodzić, zostałyśmy zaproszone w zasadzie na spotkania konsultacyjne właśnie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, więc to jest nasz ten pierwszy krok tutaj wspólnie, żeby zrobić tą pracę, wykonać to działanie i że tak powiem, już coś się zmaterializować. Wydaje mi się też, że na naszym kolejnym spotkaniu, które też już zostało ustalone, będziemy mieć już kilka dokumentów, wobec których będziemy mogli podjąć opinię i stanowisko i też je Państwu pokazać i w zasadzie tak wypuścić dalej. No to życzymy powodzenia, bo wsparcie dla nas kobiet jest bardzo istotne. A któż ma się wspierać, jeśli nie my same, a siła jest kobietą, więc powodzenia, trzymamy kciuki, no i wspieramy.